Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Berdysz. Słuchajcie, dzisiaj taki, nie wiem, spontan w jakimś tam sensie, bo tak usiadłem sobie, żeby zrobić, prawda, jakąś taką inwentaryzację tego, co mógłbym przystosować do gry Basic Impetus. I skoro tak sobie usiadłem, to pomyślałem, że może, tak powiem, włączę kamery i może zrobimy to razem w jakimś tam sensie. Pokażę Wam, co mam na myśli, pokażę Wam, jak pewne rzeczy chcę uzdatnić do tego, żeby można było grać w Impetusa. No i też tak sobie pomyślałem, że w jakimś tam sensie dołączę do tego hype'u, który w tym momencie na Impetusa w jakimś tam sensie powstał. I no, tak w tym sensie właśnie wzbogacę to, co o tym Impetusie się mówi. Po pierwsze, jeśli chcecie posłuchać o systemie, to naprawdę serdecznie Was zapraszam do tego, żeby sobie oglądnąć, odsłuchać podcast Mateo i Gerwaza. Poniedziałkowy, pod spodem będzie link, tudzież Mateo też całkiem sporo mówi o tym systemie podczas jednego ze swoich malowań, to znaczy tam akurat właśnie robi to, co ja zamierzam tu zrobić, czy może ja zamierzam teraz mniej więcej zrobić to, co on tam robił, czyli patrzył, co u niego jest do zorganizowania armii, on akurat robił to do armii renesansowej i ja też poniekąd to do tego okresu zrobię, ale podstawą będzie co innego. Natomiast też zapraszam Was, jeżeli w ogóle chcecie posłuchać coś o systemie, jest też materiał Kuby Zbitewniakowa, też pod spodem jest link, zapraszam Was, żebyście te materiały sobie przesłuchali, bo ja zbytnio o samym systemie już mówił nie będę, tylko o tym właśnie, o konkretnych listach armii i o tym, co zamierzam do tych armii zbudować, skąd wziąć figurki, jak je spodstawkować, jak je przerobić i takie tam różne inne rzeczy. Także zapraszam Was serdecznie. No więc tak, myślałem zacząć od moich galów, wytaszczyłem ich tu z mojej gablotki, żeby się im poprzyglądać. I co ja z nimi mogę zrobić? To znaczy względem Impetusa, znaczy to de facto nie są galowie, bo przygotowywałem ich jako Brytów. No ale no, myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli wystawię ich jako armię galów. No więc pierwszą rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że w tej rozpisce galijskiej tak naprawdę jest tylko jedna, no bo powiedzmy sobie szczerze, że okres największego zasięgu galijskiej kultury, no i jakiegoś takiego rozkwitu i ekspansji, okres laten od 400 mniej więcej przed naszą erą do 50 naszej ery, no bo wtedy już jak Galowie jako tacy tak naprawdę przestają istnieć, no zniszczeni między innymi przez Cezara. Nie jest to oczywiście koniec celtyjskiej kultury, ale no Galowie powiedzmy, że zostają w jakimś tam sensie częścią Rzymu, powoli zaczynają się romanizować. No w każdym razie, ja tych moich Galów, znaczy de facto Brytów przygotowywałem pod infami. No ale tak jak mówię, myślę, że nikt się nie obrazi, że Brytowie będą udawali Galów, bo generalnie to były ludy, między którymi była no, bezpośrednie pokrewieństwo, bo to byli Celtowie, byli zbliżeni do siebie dość mocno i z tego co wiadomo, ich kultury się dość mocno też przenikały. Znaczy, szczególnie oczywiście te na północy, w Francji bardziej niż te, prawda, tam na południu, bliżej Rzymu. No ale pierwsza rzecz, którą założyłem na temat, znaczy w sprawie moich Galów, to jest to, że ten oddział, prawda, moich szlachetnie urodzonych Galów, nobles, znaczy Brytów, mogę od razu i tak jak oni tu stoją przerobić i uzdatnić do Impetusa. Jako że podstawka ma 12 cm, spokojnie myślę, że nikt się nie obrazi, no troszkę jest szersza niż de facto przewidywana, to zalecane tam, prawda, jest 6 do 8, tu jest troszeczkę więcej, ale myślę, że nikt się nie obrazi i jako że to jest tylko jedna taka jednostka w całej tej armii Galów, przynajmniej w tej takiej podstawowej, czyli elitarni solduri, ja nie wiem co to jest, nie spotkałem się z takim określeniem. W każdym razie, ciężka piechota, na takiej podstawce będzie ich więcej. To są fajne podstawki do infami, bo one są takie nie do końca regularne, jak widzicie. Oni tu nie stoją, prawda, w takim równym szyku. Jak ktoś by chciał ich, i że tak powiem, jeszcze bardziej ten szyk rozwalić, to można, prawda, odwrotnie tą podstawkę wystawić i w sensie ustawić ich tak i wtedy będzie jeszcze bardziej nieregularny. Ale mnie się tak podoba. Z tego co wiemy, to akurat Gallowie Murtarch znali i walczyli, prawda, w Shieldwallu. No ale to w takim razie bez przeróbki natychmiast mogę sobie wystawić do Impetusa i myślę, że wygląda to całkiem nieźle. No oczywiście, wiecie,
Szczególnie do, jeśli chodzi o właśnie te barbarzyńskie ludy, nazwijmy to, to takie wstawianie tych okrągłych podstawek w takie, prawda, treje, nie wychodzi źle, prawda, no bo oni mimo wszystko walczyli, a przynajmniej takie jest jakieś nasze postrzeganie, że oni dość w luźnym szyku walczyli. No przed chwilą powiedziałem, że znali mur tarcz. No ale tak czy siak, najbardziej, znaczy, prawda, kojarzy się to wszystkim, że oni w luźniejszym szyku walczyli niż Rzymianie, także spokojnie myślę, że te właśnie 25 można wsadzać w takie treje i nie będzie to wyglądało źle. No myślę, że te chłopaki nie wyglądają, prawda, źle. Co mam jeszcze? Bo tak naprawdę ta moja armia do infami też nie jest jeszcze skończona i zamierzam kończyć tą armię i przystosować ją tak naprawdę do trzech systemów. Do infami chcę ich użyć jako Galów, ewentualnie też jako Brytów, jeżeli, prawda, mogliby wtedy walczyć z jakimiś wczesnoimperialnymi Rzymianami. Podobnie jak w infami zresztą. Tudzież zamierzam ich oczywiście też, znaczy oczywiście, użyć do sagi jako Gallów ponownie. To będę musiał parę rzeczy dorobić, ale o tym jeszcze za chwilę. No i tak, tu mam dwie zgrzewki, że tak powiem, takich zwykłych wojowników. I jest taka sama ilość i taka sama, prawda, takie same mają podstawki jak ci moi, prawda, solduri, będę ich tak nazywał. Nie mam pojęcia, jak to się akcentuje, jak to się wymawia, będą po prostu solduri. No myślę, że widać różnicę między nimi, prawda, ci są w większości w kolczugach i tak dalej. No ale nie o to chodzi. Nie chcę ich tak wystawić. To będzie mój jedyny, prawda, ten taki ciężki oddział na takiej podstawce. I zacząłem, gdzie te podstawki są, dorabiać sobie już, poczekajcie. Mateo, prawda, tam na stronie impetusa.pl wrzucił tam o tym, że wspomniałem, że na Thingiverse można spokojnie znaleźć podstawki i wydrukować, jak ktoś ma drukarkę, albo no poprosić kogoś, jak zna kogoś, kto tą drukarkę ma. Dla mnie drukarka jest nieoceniona, chociaż no niestety obecnie mi coś szwankuje i musiałem przerwać moje drukowanie podstawek. No ale zdążyłem wydrukować na tyle, żeby wam pokazać. I na takich podstawkach zamierzam wystawiać, prawda, ten Footloose, jak to widzę, nazywają Angole. Znaczy to jest skrót, prawda, z włoskiego, to FL, Legieri to jest coś lekkiego, a F, nie wiem jak jest piechota, no coś F, nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem tego. I oni będą, ta piechota lżejsza, prawda, w tym takim jeszcze bardziej szyku rozproszonym, będzie ich po sześciu i będą występowali na takich podstawkach. No i w ten sposób od razu będzie widać różnicę mojej ciężkiej, prawda, piechoty, będzie ona większa i najwięcej ludzików na niej będzie od tych, prawda, mniejszej. Także z tego, prawda, co jest w rozpisce, czekajcie, zaraz sprawdzę, mam tu Gallowie, znaczy jak wystawiam tą rozpiskę taką bez uwzględniania żadnych zmian, to prawda potrzebuje aż 6 podstawek wojowników. Jedną, znaczy 6, 7, jeżeli licząc jeszcze tych solduri. Ci solduri są, prawda, jako osobna jednostka. I teraz tak naprawdę takiej piechoty to potrzebuje 5, czyli 5 razy 6 potrzebuje 30 chłopa, mam 20, 10 muszę domalować. No nie ma problemu, zaraz się za to wezmę, jako że właśnie kończę, słuchajcie, moją ostatnią, przynajmniej no, przez długi czas myślę, że nie będę malował piechoty Unii Wojny Secesyjnej i biorę się za tych panów. Także domaluję jeszcze 10 i wtedy będę miał do infami 3 oddziały takich zwyklaków, że tak to nazwę. I spokojnie wystawię sobie wtedy 5 podstawek takich wojowników. Naprawdę, myślę, że fajnie wygląda, nie? To znaczy w sensie taka nieduża ilość, też dobrze się chłopaki prezentują. I w takiej większej ilości, czyli będzie ich 5, to 5 takich podstawek będą no, dość imponujące. Natomiast jest jeszcze jedna Footloose, lekka piechota, która no, też ich wystawia na takiej podstawce, natomiast oni różnią się statystykami, bo w porównaniu, prawda, do tych zwyklaków, których tu w tym momencie pokazuję, oni mają, prawda, wyższe WPU i wyższy, prawda, impetus i są więcej warci. Tak naprawdę mają tylko WBU mniejsze o 1 od tych, prawda, ciężkich chłopów. I pomyślałem sobie, choć być może nie jest to do końca nie wiem, historycznie prawdziwe, nazwijmy to, że wystawię jako tą taką lekką, ale groźniejszą piechotę moich Golasów. Słuchajcie, poczekajcie, zaraz ich tu ustawię. O, proszę, no na razie mam jedną podstawkę, więc jej używam, to znaczy zdołem jeszcze, powiedzmy, wydrukować 2, ale są niepomalowane w ogóle, ta przynajmniej jest już pomalowana, więc
Używam tej jednej. No i to będzie, prawda, moja lekka piechota. Tak jak mówię, nie jest to niekoniecznie jest to prawdziwe. Nie wiem, nie czytałem, czy tak naprawdę w Galii takie typy występowały. Mamy o nich, o ile dobrze wiem, w źródłach wiadomości, ale to w Brytanii i zabijcie mnie w tym momencie, nie pamiętam. No chodzi mi o tych, prawda, Celtów, którzy tam bodajże w IV wieku wtargnęli do Macedonii, później przedostali się do Azji Mniejszej. Tam stworzyli państwo, które dość długo istniało i, no tak jak mówię, jakbyście mnie chyba nawet teraz przypalali, to nie pamiętam. No w każdym razie, pewnie wiecie, o co chodzi. No w każdym razie wśród nich mamy, tam mamy bodajże wzmianki o takich nagusach. No i Galowie podobno się nie malowali wcale na żadne tatuaże, ale no kurczę, no myślę, że się nikt nie obrazi. Będzie to wyglądało bardzo fajnie, bardzo mi się spodobał ten pomysł, że ta jedna lekka piechota, mimo że na takiej podstawce, prawda, na takiej samej podstawce jak reszta tych zwyklaków, ale no lepsza, będzie się jednak sporo odznaczała, będzie widać, że to są takie typy. Także nie wiem, powiedzcie, co myślicie na ten temat, czy was by to bolało, jakbym tak to wystawił, czy nie mielibyście nic przeciwko temu. No w każdym razie, to załatwia, prawda, znaczy dorobienie tych 10 zwyklaków powoduje, że będę miał całą piechotę. No i co my jeszcze w tej rozpisce mamy? W tej rozpisce mamy, na pierwszym miejscu przede wszystkim, są rydwany. No to takie chyba, to te rydwany, to nie wiem, no za Cezara to już raczej rydwanów nie było w Galii. Także to jakaś taka wcześniejsza rozpiska, ale nic to. Znaczy te rydwany można wymienić de facto, no co innego, ale o tym też za chwilę. No i słuchajcie, tu po raz kolejny miałem szczęście, bo robiąc rydwany do Infamy, tam... Nie pamiętam, tam jest, no tak, nie, tam jest front, że powinny one mieć 12 cm, no więc dlatego wydrukowałem sobie i zrobiłem takie, no 12, znaczy 6-centymetrowe podstawki, no więc dwa te rydwany tworzą mi elegancko, prawda, front taki, jak mieć powinny, czyli 12 cm. No więc tutaj nie ma żadnego problemu, także mam dwa rydwany, czyli na razie ciągle potrzebujemy tych 10 chłopa, żeby dorobić. I teraz to, co jeszcze tu mamy, słuchajcie, wojownicy, mamy oszczepników i to są S-y, czyli to są już w ogóle, to też mi się jeszcze udało, zanim drukarka nasza odmówiła, no nieważne. W każdym razie, mam jeszcze taką trójeczkę i to jest fajne, bo, znaczy fajne, że tam są dwa oddziały takich oszczepników, czekajcie, przesunę te rydwany. I to jest oddział pod infami, prawda? Skirmiszerzy w infami z reguły występują, prawda, po 6. No i my z Wojtkiem, to znaczy ja drukuję, umówiliśmy się na takie te skirmiszowe podstawki. A swoją drogą, jakby ktoś był ciekawy, to jest właśnie podstawka, do której pasują też kwadratowe ludziki. Poczekajcie, zademonstruję. O, jak wyciągniemy okrągłego ludzika, to ja nie wiem, czy to dobrze widać, ale tu są takie nacięcia na tych, na tym. No tak, tylko że to teraz, czy to spasuje. To ja to trochę zapchałem piaskiem, bo się nie przejmowałem, żeby to pasowało pod kwadratowe, bo nikogo kwadratowego tu wkładać nie chciałem. Ale czekajcie, o, tu mam taką niezapiaszczoną jeszcze. Niezapiaszczoną. O, i widzicie, teraz tu wyraźnie widać, prawda, te takie nacięcia na tych kółkach i teraz ten pan powinien mi tu spokojnie wleźć. Dokładnie. Spokojnie, to nie wiem, bo ta podstawka jest pomalowana, to znaczy to jest nie najlepszy wydruk akurat. W sensie ta podstawka, bo się tutaj zaczęło warpować i być może odległości nie są takie, jak powinny. Nie wiem, czemu się z tym męczę, bo to w ogóle bez sensu, ale o, proszę. I pasuje kwadratowy ludzik. Wiadomo, że nie wygląda to tak ładnie, jakby był to też taki jakiś ładniejszy ludzik z ładniejszą podstawką, no bo tu takie dziury zostają. Ale jest, chłop pasuje w podstawkę. No i to generalnie jak ktoś ma jakieś, że tak powiem, nie trzeba dużo, żeby w jakimś tam blenderze takie podstawki robić. No ciekawe, bo to nie trzeba dużo, ale ja ciągle jeszcze się tego nie nauczyłem, bo nie mam czasu, mam, słuchajcie, inne rzeczy, ludziki do malowania, tereny do robienia i takie tam. No w każdym razie, wracając do naszej trójki, ja, prawda, tych moich oszczepników w tym momencie potrzebuję tylko jeszcze jedną taką podstawkę i, prawda, z tego jednego oddziału skirmiszerów do Infamy tworzę sobie dwa oddziały do Impetusa. No więc to też mamy załatwione, no tylko potrzebuję podstawki.
No muszę wznowić, że tak powiem, drukowanie, tylko no. Na razie to przedstawia pewne problemy, ale to się jakoś załatwi. Co dalej? No i tu mamy łuczników. To mi się w ogóle nie podoba, muszę wam powiedzieć. Łucznicy też są S, tak? To są S. S, tak. No więc oni też będą siedzieli w takiej podstawce. Z tym, że tu mam akurat z tym problem, bo nie wiem dlaczego i skąd by się pojawili łucznicy wśród Galów. Słuchajcie, z tego co wiemy o Galach, myślę, że w ogóle jak jakoś tam się interesujecie starożytnością, słyszeliście, to łuk wśród Galów był niepopularny, dlatego że tam był kult miecza, nazwijmy to umownie, i walki, że tak powiem, w zwarciu, więc oni łuki, znaczy to nie jest do końca prawda, bo prawda, posługiwali się inną bronią, na przykład oszczepami, i właśnie o to mi chodzi, że posługiwali się na polu walki procami, znaczy prawda, tymi slingami. O łukach mamy wzmiankę u Cezara bodajże, jak pisze, że prawda, na tą tam ostatnią bitwę, czy znaczy ostatnią kampanię Vercingetorix, prawda, wezwał nawet łuczników. I to jest tam tak opisane, że to byli myśliwi. Łuk to była broń myśliwska. On na pole bitwy właśnie w jakiejś takiej ostateczności zawędrował tylko wtedy. Natomiast nikt się tym na polu bitwy nie posługiwał. Czemu? No nie wiem, można sobie gdybać generalnie, że tak naprawdę był nieskuteczny, bo pewnie Galowie nie umieli z niego strzelać. O ile dobrze pamiętam, kto to, Scytowie pierwsi zastosowali ten taki uchwyt scytyjski, znaczy nie chwytając cięciwy tymi palcami, bo Grecy też tak chwytali, prawda? Daleko kciukiem i palcem wskazującym nie naciągnie się łuku, nawet jak będzie ten łuk mocny, bo ta cięciwa ucieknie, prawda? To jest dość, był mocny wynalazek, żeby naciągać, prawda, łuk trzymając tymi dwoma palcami cięciwę, a strzałę przytrzymując kciukiem, a nie tak. Znaczy tak sobie gdybam, bo w sumie nie wiem. Ale tak myślę, że dlatego właśnie między innymi proce i ostrzepy były na polu walki bardziej cenione, bo tak naprawdę donośność miały taką samą, a nie trzeba było, że tak powiem, się no, męczyć z łukiem. No. Natomiast łuk jako broń myśliwska, no pff, dlaczego nie proce jako broń myśliwska? No myślę dlatego, że proce trzeba było rozhulać. Prawda? Jak się gdzieś czaimy na jelenia i zaczynamy furceć tą procą, czy nawet raz nim jak furkniemy, no to jest to jakiś hałas, który to zwierzę może wypłoszyć, natomiast na napięcie łuku myślę, że jest cichsze. Stąd łuk jako broń myśliwska. Troszkę sobie gdybam, ale myślę, że to o to chodzi. Dlatego ja wolałbym użyć tych moich procarzy jako łuczników. I oczywiście ja się zastosuję do tego, że to tam jest napisane, że to są łucznicy i będę łuki krótkie B, powiedzmy, zamiast procy, bo proca też, o ile dobrze pamiętam, jest bronią tutaj. Ale, że tak powiem, estetycznie wystawię tych procarzy, myślę, że się nikt na to nie obrazi. No w zasadzie to jest wszystko tak naprawdę w tej podstawowej rozpisce, więc no, jak widać, potrzebuję 10 wojowników, no i trochę podstawek, żeby to się do Impetusa pasowało. No nie, chwila, moment, bo przeoczyłem jeszcze jedną najważniejszą rzecz, czyli konnice. No Galowe bez koni to nie bardzo. No i tu niestety, znaczy niestety, tu nie mam nic w tym temacie, bo tak jak mówię, moi Celtowie powstawali jako Brytowie, a konnica u Brytów z kolei nie była konnicą taką jak u Galów. To znaczy Galowie, faktycznie u Galów ta konnica to była elita, czyli prawda, te ciężkie typy, elita jeździła na koniach. Natomiast Brytowie, u Brytów to raczej oni w rydwanach wsiadali i przyjeżdżali na pole bitwy, czy tam prawda, jeździli i rzucali oszczepami z tych rydwanów, zanim przystąpili do bitwy. Także konnice muszą sobie zrobić, tu jest to, no, tu jest wyraźnie elitarna konnica. I to nawet dwie konnice, bo chociaż nie, tak? No nie, można zastąpić rydwany, to zależy. Myślę, że będę miał dwie konnice w końcu, żeby, no nie wiem, jeżeli by tak chcieć grać, że tak powiem, bardziej historycznie przeciwko jakimś, powiedzmy, Rzymianom Cezara, no to rydwany są troszkę takie, to znaczy, no bez kitu, nie? Nikt się nie będzie, myślę, spinał i ja też nie, będzie ładnie wyglądało i będą rydwany, ale no jakby to miało być takie troszkę bardziej historyczne, to te rydwany już wtedy raczej powinny zniknąć i powinna to być konnica faktycznie, także dorobię sobie tą drugą konnicę. Bo słuchajcie, to znaczy, nie, to już kiedyś wam pokazywałem, prawda? To jest rewelacyjne pudełko. Kiedyś sobie takie kupiłem. To jest do Clash of Spears. Vitrix takie wydało. One są chyba limitowane, bo już wiem, że na przykład chciałem sobie Rzymian dokupić, ale wcale nie można już nigdzie dostać. No za granicą można, no ale to w tym momencie, wiecie, są pewne trudności z tym.
No, ale jak widzicie, w pudełku są konie, co prawda chyba niekoniecznie wystarczająco, bo jest ich tutaj czy sześć. No to chyba tylko na jedną konnicę starczy, tak? No, chyba tak, jakbym jakoś. No zobaczę. No w każdym razie na pewno nie na dwie, więc pewnie te konie, jeśli będę chciał dorobić tą drugą konnicę, to będę musiał sobie jeszcze dokupić. No tak, tak, jeszcze inne rzeczy mi przychodzą do głowy, jak to, że na przykład w infamii potrzebni są wodzowie. Nie, to nie w infamii, w sadze, o której tu wiele nie mówię, ale to słuchajcie, no do sagi to oni się po prostu, prawda, wychodzą z podstawki i zaczynają walczyć mniej więcej. Tam potrzebuję troszkę rzeczy, no nie będę dzisiaj mówił dokładnie, co potrzebuję do sagi, no ale widzicie, jeśli znacie sagę, że to jest no, przeistoczenie, prawda, infami w sagę, to już w ogóle nie jest żaden problem, bo wyjmujesz ludziki, no tylko muszą ci się, że tak powiem, te ludziki zgadzać. No i do sagi będę potrzebował też konie, do, prawda, tam do galów i tam jest tylko, poza tym warlord na koniu, no więc to będę musiał coś, prawda, wykombinować, żeby go urodzić na koniu. No więc konie, koni nie ma i 10 wojowników. Na tym nam to stanęło. No i to, prawda, to jest tak naprawdę wszystko. Wojownicy mogą tworzyć duże oddziały. O, mogą czy muszą? Mogą. A, to ciekawe, fajne. Fajne, mogą tworzyć oddziały, czyli nie muszą. Czyli duże oddziały, czyli będę wtedy wystawiał, prawda, dwie... A, czekajcie, bo pozabierałem to. Będę wystawiał dwa takie, znaczy no nie takie, bo takich kolesiów to mam tylko jeden, ale prawda tych zwyklaków w dwóch takich oddziałach, no i to już będzie wyglądało jako imponująca kupa luda. Fajne. No tu widać problemy z moją drukarką. No dobra, skoro już o tym mówię. Dobra, dzisiaj mówię o wszystkim. Ta podstawka, prawda, jak ją wysypię piaskiem, to się nada. No widzicie, że ona ma tu dziury, że tak powiem, nie podrukowało. Tutaj też nie wydrukowało kawałek. Problemy z napięciem w głowicy, znaczy z napięciem, z grzaniem głowicy. Spada nagle chwilami zupełnie randomowo temperatura. No i jak spadnie poniżej tam, nie wiem, 180, 170, no to tak naprawdę ten plastik przestaje być na tyle miękki, żeby z głowicy wychodzić, no i ona czasami przestaje drukować, po czym znowu zaczyna, po czym znowu przestaje. A czasem wydrukuje cały, ta jedna podstawka, którą tu zrobiłem, jest calutka wydrukowana, bez żadnych dziur. No dobra, cóż, to nie o tym program jest, dobra. No, ale jak już się uporam z tym, to wydrukuję tych podstawek trochę, bo na razie mam całe 3, a ile ja tam potrzebowałem? Ile było? 6. No, ta też jest tutaj taka tego, ale one się nadają do użytku, te dwie, więc je zostawię, bo to, tak jak mówię, się je wypiaskuje i to jak się wstawi ludziki, to zupełnie nie będzie widać, że coś im jest. No i słuchajcie, to będzie armia moich galów. W ogóle słowo o armii Celtów, nazwijmy to. No galów, powiedzmy, prawda, do starożytności. Ja nie byłem nigdy zainteresowany tą armią. Tak wyszło, jak żeśmy prawda, z Wojtkiem zdecydowali się, że chcemy pograć w Infamy, co jeżeli oglądacie mój kanał, pewnie wiecie, że jeszcze nam się nie udało, ale już niedługo. I Wojtek powiedział, że on chce grać Rzymianami. No ja nie mam problemu, bo dla mnie wszystko jest ciekawe, więc stwierdziłem, kurczę, no dlaczego nie, zrobię sobie barbarzyńców. No i zacząłem malować tych Celtów, nie? No jak być może wiecie, to tak naprawdę więcej mi zajmuje czasu wymalowanie tych tarcz niż samych Celtów, galów, no wiecie, o co chodzi. No natomiast doszedłem do wniosku, że to jest w sumie bardzo interesująca armia. Jak słyszeliście, powiedziałem to na początku, mówiąc w ogóle o Celtach, prawda, tego okresu Laten, że to jest 350 lat, powiedzmy, galów, znaczy tutaj na kontynencie, a później jeszcze tak naprawdę do prawie drugiego wieku naszej ery, no gdzieś tam koło setnego roku, no nawet później w sumie, można tych typów ciągle używać do walk w Brytanii. Także to jest, słuchajcie, bardzo elastyczna armia, jeśli chodzi o z kim ona może grać, bo ona to może grać ze wszystkimi, może walczyć z Rzymianami, może walczyć z Grekami, z Macedończykami, prawda, w Azji Mniejszej może się tam tłuc z jakimiś typami, no i spokojnie można ją wystawić, znaczy wiadomo, że w takich grach w starożytności ktoś może mieć też armię z jakiegoś tam innego, powiedzmy, rejonu świata, no ale technologicznie, jeśli chodzi o tą, prawda, pomiędzy 400 a no powiedz 88, 90 powiedzmy rokiem naszej ery, no to jest szmat czasu i oni naprawdę mogą się prać ze wszystkim. No.
republikański Rom, Rzym, prawda, późna republika, z tymi Rzymianami, prawda, sprzed reform Camilliusa, czyli to, co znamy wszyscy, prawda, jako ci Rzymianie, prawda, Hastati, Princeps i tak dalej, no to przed tym jeszcze też się mogą z nimi prać, prawda, wtedy jak Rzymianie wyglądali na dobrą sprawę jak greccy hoplici, no prawie że. Także bardzo elastyczna armia do, że tak powiem, pokrycia szmatu czasu w starożytności. No ale dobra, to jest jeden temat w tym momencie główny, w sensie to, jak zamierzam uzdatnić tych moich, prawda, chłopaków do impetusa, no tudzież do sagi, jak już wspomniałem, że będą, prawda, też grali w sagę. Dobrze, to słuchajcie, co mi jeszcze chodzi po głowie? No Vampires Game Workshop też mi chodzą po głowie, ale nie o tym dzisiaj. Dobrze, tutaj mamy trochę perych. American War, to nie, American War też nie, to też nie. Poczekajcie, to wszystko nie. Raczej. Natomiast tu są Landsknechci niby że z Warlorda. I tu jest jeszcze więcej Landsknechtów z Warlorda. Ich jest po 8. To znaczy tak. Głównym moim celem w jakimś tam sensie nie jest granie w impetusa, w renesans. Natomiast wydaje mi się to świetnym pomysłem i zamierzam to uczynić. Poczekajcie. Wiecie co, ja na tego impetusa muszę się przyznać, że tu się w 100% zgadzam z Mateo. Bardzo mi się podoba to jako projekty też takie właśnie. Okej, to nie są Warlordy, to są Rzymianie. No, od Mateo skąd. Bardzo mi się podoba Impetus jako taki właśnie projekt AW modelarski i złożenie armii po prostu, które będą fajnie wyglądały, dlatego będę to robił, ale to też będzie w jakimś tam sensie uzdatniona armia. To się nam przyda. To też, o co nie. Się przyda, to też, nie wiem co tu jest, nie pamiętam dokładnie co tam jest, co w tym wszystkim jest. No więc, będę chciał zrobić armię Szwajcarów. No, ktoś może od razu zacząć prychać, że dlaczego chcę robić armię Szwajcarów z Landsknechtów, ale słuchajcie, tu ja nie będę purystą. To znaczy tak, będę się starał, żeby ta armia była ze Szwajcarzona, nie wiem jak to jest. Tchnęła jakimś duchem szwajcarskim, ale słuchajcie, między tymi formacjami, między Landsknechtami a Reichslauferami, czy jak ich tam odmieniać, szwajcarskimi, w pewnym momencie nie było wcale żadnej różnicy. Wargamingowo z jakiegoś powodu wszyscy z reguły tych Szwajcarów przedstawiają jakichś takich biednych, prawda, w obcisłych portkach, mniej więcej tak jak oni występowali, prawda, w wieku XIV. Troszkę bardziej ich kolorowych się robi, natomiast zostają dość tacy ubodzy. Ja zamierzam ich zrobić jak Landsknechtów. Jedyne co mi leży w jakimś tam sensie na sercu, to żeby użyć troszkę, nakryć głowy, które podobno, i gdzieś tu chyba są, były bardzo popularne wśród Szwajcarów. O, to za chwilę. O, takie te berety, turbany, nie wiem jak to zwało. Jak mi się uda wam pokazać, to będzie nieźle. No. O. Z piórami lub bez. I ich bym chciał troszkę użyć. No, z tym, że no kurczę, na pewno nie będę się posuwał do tego, żeby, prawda, Landsknechtą ucinać głowy i walić im takie, prawda, te. Więc zobaczę, jak ilościowo wyjdzie. Postaram się może zastosować tych takich bardziej bez kapeluszy. Ale jakoś mówię wam, nie będę się spinał za bardzo. Ci to są stojący, tu mam maszerujący. No więc dobra, rzućmy okiem, jak wygląda armia Szwajcarów w interesującym mnie okresie. O, armia, która mi chodzi po głowie, to jest Konfederacja Szwajcarska 1499-515. No i tu mamy dużo, zgadnijcie czego? No pikinierów. No więc ja, tak, przede wszystkim jak to chcę zrobić, dobra, głowy już oglądaliśmy, chcę ich zrobić na, no, nie dokładnie tych podstawkach, bo,
ale tamtych mi już zabrakło, bo wszystkie zużyłem do wojny secesyjnej, ale na tych takich podwójnych, to jest 4,5x4. Bardzo mi się podobają te podstawki, w sensie ściśnionych szeregów. A, co jak co, ale Szwajcarzy, no i w ogóle pikinierzy w tym okresie szli naprawdę w ciasnych szeregach. Zresztą no, podobnie powiedzmy jak prawda hoplici czy falanga macedońska chwilę wcześniej. I te podstawki bardzo mi się ku temu podobają. 4x4 mi się mniej podobają, prawda? Czyli takie kwadraty, na których się tradycyjnie ustawia po dwóch gości. No ale to wtedy mamy ilu? 4 gości na 8 cm, a tu mamy 6 na 9 cm. Czyli to mi się dużo bardziej podoba. Czyli tak naprawdę dwie takie podstawki jak zrobię. Dwie takie podstawki jak zrobię, w sensie, prawda, tu będzie jeszcze jedna, znaczy pełna podstawka, no to będzie 12 gości ściśnionych koło siebie i to będzie wystarczająco do impetusa. Oczywiście nie będzie to wystarczająco w sensie odpowiedniego, prawda, frontu dla oddziału, no bo musi być 12, a to będzie raptem, no 9, jakby nie było, 4,5. Ale to nie ma problemu, bo już mam z tym, znaczy doświadczenie, to nie wiem, czy tak to mogę nazwać, ale już wiem, co chcę zrobić. Ten, zresztą szczerze powiedziawszy, zamierzam te podstawki, bo to jest w tym momencie 4 cm, zamierzam też użyć te dodatkowe 2 cm, które można wykorzystać, znaczy tak jak jest zalecana, prawda, szerokość, 12 na 6. Tak? Poczekajcie, bo nie wiem. Ciężka piechota, 12. 4 do 6, tak, 4 do 6, czyli de facto to, no bo to jest czwórka, znaczy całościowo, i to by niby zapewniało już cały oddział, natomiast ja chcę mieć jeszcze dodatkowe 2 cm, prawda, tutaj, czyli to będzie wyglądało tak, znaczy jedna podstawka będzie wyglądała tak. W ten sposób i tutaj zrobię sobie, prawda, coś dodatkowego, a mianowicie zapewne jakiś doppel soldnerów, to znaczy w wypadku Reislauferów to nie całkiem tak, ale powiedzmy, że jakiś halabardników, które ja ci postawię, to cokolwiek w tym momencie i będzie to fajnie wyglądało. O, powiedzmy jakiegoś takiego pana tu, prawda, czekających na tą formację i zostaną mi też, prawda, te 2 cm, przepraszam, nie 2 cm, to jest 9, po 1,5 cm z każdej strony i to będzie mniej więcej, słuchajcie, tak wyglądało, tak jak zrobiłem tych Szwajcarów, skądinąd, których chciałem właśnie wykorzystać też do gry, którą mam na myśli docelowo. Widzicie, że tu jest, no są w tym momencie przymocowane, nie chcę ich stąd, znaczy nie na stałe, ale jak widzicie, tu są po prostu takie noranty, które dorobiłem szersze, bo to jest po 1 cm, na tą sprawę zmieściłaby się tu jeszcze jedna figurka, ale leniwy byłem i nie chciało mi się dorabiać jeszcze jednej kolumny szyku typów, więc ci, prawda, panowie dostali tutaj takie wolne miejsce, no i ono nie jest wykorzystane na nic, tutaj na 1,5 cm, tak, no na 1,5 cm czy coś się zmieści, może się zmieści coś, no nic, pokombinuję coś, zobaczę. Tak, chodzi o to, że generalnie ja to bym chciał przygotowywać pod troszkę inną grę i ta inna gra będzie się opierała na tych podstawkach, prawda? To znaczy ona de facto się opiera na takich małych podstawkach, ale ja będę robił podwójne, bo nie chcę się rozdrabniać. Tam trzeba masę figurek, prawda? To taki Hail Caesar swego rodzaju. Znaczy można zacząć grać mniejszym tym, ale i tak czworobok, prawda, te czworoboki, no pikinierów są generalnie dość duże, no więc chciałem mieć, że tak powiem, po drodze, żeby móc coś zrobić z tą armią, jak ją będę tworzył, zrobię sobie tak, żeby pasowała mu imiona pod impetusa, no i będę się bawił, tym bardziej wydaje mi się, że impetus jest naprawdę fajny. Natomiast chciałem jeszcze do jednej gry i pewnie też będę jakoś tak celował, żeby mi spasowało, to znaczy tą grą, którą chciałem grać niejako po drodze, przygotowując się do mojej głównej gry, miało być Nevermind the Billhooks, to znaczy rozszerzenie Nevermind the Billhooks, które miało wyjść na początku tego roku, no może wyjdzie na początku przyszłego, ale nie wiem, bo nic nie słyszę na ten temat. Nie wiem, czy słyszeliście Nevermind the Billhooks, to był taki dodatek do Wargames Illustrated. Bardzo fajna gierka, znaczy nie grałem, bo to tam są wojna dwóch róż, ja nie mam wystarczająco figurek, żeby wojnę dwóch róż wystawić. I
Natomiast, prawda, z autorem nawet zamieniłem tam słówko, bo był wdzięczny za to, że zrecenzowałem to w, prawda, po polsku. Nic nie rozumiał, ale był wdzięczny. No i miała powstać właśnie wersja obejmująca dużo szerszą, prawda, liczbę konfliktów mniej więcej w tym czasie, nawet wcześniej. No i miały tam też być wojny włoskie. Bardzo mnie to zainteresowało, bo bardzo fajne te reguły były, wiecie, bo one tam brały takie fajne rzeczy z Tufad Largis, których gry bardzo lubię. Coś tam się inspirowały też nawet, co on tam wymieniał. No nieważne, w każdym razie gra mi się bardzo podobała, dlatego też nią chciałem grać, no ale jak na razie nie widać, nie słychać, żeby ta gra miała powstać, więc na razie się przygotują do Impetusa, ale oni też będą zdatni, myślę, do tego Nevermind the Billhooks, czy jakkolwiek będzie się ta gra nazywała, jeżeli wyjdzie, prawda, w tej takiej wersji całościowej. No więc tak będę robił podstawki do Impetusa, znaczy renesansowo, no i kurczę, no nie wiem, miałem też oglądać, prawda, ja tu mam, ale no nie wiem, nie będę wymieszał tego mojego metalu. Ja wiem, że na pewno mam tu wystarczająco ludziów, żeby stworzyć, prawda, tych moich Szwajcarów. Tutaj to kiedyś pokazywałem chyba u mnie na Facebooku. Wziąłem też troszkę, jak to nazwałem, i urenesansowiłem Szwajcarów od braci Perych. To są ci, prawda, 14-wieczni, nazwijmy ich, no czy tam powiedzmy, no, no tak jak kiedyś tam, prawda, nie wiem, z Mateo wymienialiśmy spostrzeżenia, no niewątpliwie, żeby być prawidłowo, to oni by się nadawali do, prawda, do Fornowo, czyli tam no prawie 1494, no powyżej tego to już jest takie dyskusyjne. Ale tak jak mówię, ludzie ich spokojnie wystawiają i szczerze powiedziawszy, ja bym nie miał nic przeciwko, jakby ktoś do mnie przyszedł z takimi Szwajcarami, prawda, mniej bufiastymi, no ale ja postanowiłem, że ich niektórych przynajmniej troszkę urenesansowie, jeśli tak można to ponazwać, więc zacząłem tu dodawać niektórym, prawda, bufiaste rękawki, prawda, niektórym takie tu chlaśnięte nogawki. No i to myślę, że będzie wyglądało całkiem fajnie, tym bardziej, no że wiecie, no ciuchy tak naprawdę nie zmieniają się tak, że nagle ktoś mówi, słuchajcie, jest nowa moda, I prawda, i ubieramy od jutra co innego. Tylko zmienia się to z czasem. No więc spokojnie myślę, że można jednych koło drugich stawiać. Znaczy ten jest już urenesansowiony, nazwijmy to. Natomiast tych takich zupełnie gołych, takich bardziej średniowiecznych, myślę, też spokojnie można postawić i naprawdę nie będzie żadnego problemu. Tym bardziej, że będą też dość kolorowo pomalowani. No i kurczę, nie mogę się doczekać, aż będę miał tą armię. No ale to jeszcze chwila, bo najpierw muszę skończyć, prawda, pokazywanych wcześniej Gallów i później tak naprawdę no, będę pomału ten renesans ciągnął sobie. To jest taki mój love child i love project, więc nie będę się z nim spieszył. No ale tak jak no, po drodze osiągnę, myślę, stan gotowości tego Impetusa. No trochę tych figurek tego Impetusa trzeba, bo tutaj no, jak zapewne się orientujecie. Gdzieś mi uciekli ci. Gdzie? Co? Nie to. Święte cesarstwo. Nie chcemy świętych cesarstw. Przynajmniej teraz. Mamy tu Szwajcarów. Szwajcarzy. Nie wiem, czy czytaliście o tych, o coś o Szwajcarach, jak oni się zachowali i kim, prawda, byli. To dla mnie to są takie krasnoludy. Tego wczesnego, znaczy wczesnego. Tak naprawdę ten XIV wiek i do tego do połowy, no, do momentu, aż pod Bikoką dostali trochę wciry, trochę, że tak powiem, animusz upadł zbiorowo. No ale to byli niesamowite typy, strasznie okrutne, strasznie zawzięte. No ich niektóre ataki po prostu nadziała wręcz i na ten, pomimo to, że straszne straty ponosili, szli ciągle do przodu i miażdżyli generalnie całą... No jak ktoś, że tak powiem, zdecydował się między nimi stanąć, a ich pikami, no to nie miał szans, Landsknechci generalnie podali. Wiecie, jest takie śmieszne, Niemcy, bo Niemcy to lubią tak, prawda? Niemcy zatrzymali ekspansję rzymską, co mnie zawsze bardzo bawi. No i też jest gdzieś tam, prawda, jest, że oni pod Pawią zwyciężyli Szwajcarów. Widziałem takie wpisy na forach przez ludzi, no, których imię i nazwisko wskazywałoby na to, że są, że tak powiem, Germanami. I prawda, pisał tam jegomość, jeden, szczególnie jednego, pamiętam właśnie, że pod tą Pawią ci Landsknechci, prawda, udowodnili, że byli najlepszą, prawda, najemną piechotą, bo, prawda, wygrali ze Szwajcarami. No okej, okay, no jest to niewątpliwie prawda, tak jak mówię, animusz upadł Szwajcarom po bitwie pod Bikoką, gdy zostali rozstrzelani, bo kretyńsko ich
użyto troszkę, bo oni sami się w pewnym sensie krzyżyńsko użyli, bo oni to tak na rozkazy to tak zważali. No nieważne. No w każdym razie, no i w tym troszkę zapomina ten człowiek, Szwajcarzy pobili wtedy już ostatecznie, znaczy w wojnach włoskich wygrali, prawda, w bitwie walnej w polu z Landsknechtami. No więc o tym oczywiście ten niegomyś już wygodnie zapomniał i oczywiście Niemcy, jak to, prawda, zatrzymali Rzymian, pobili Szwajcarów, no Niemcy wiadomo są najlepsi. W ogóle nie jestem do nich uprzedzony. A wracając do tematu, troszkę na tych Szwajcarów tu trzeba, bo tych pikinierów jest, prawda, lepszych lub gorszych, jest 6 aż ciężkich piechot, no więc to jest 6 razy 6, 36 będę potrzebował, żeby zrobić piechotę do impetusa. No spokojnie, znaczy tu mam, prawda, trochę metali i kurde, najchętniej bym naprawdę dokupił sobie, znaczy dokupiłem jeszcze jakieś tam paczkę ostatnio Szwajcarów, które gdzieś tam jest w poczcie i to jest, z mojej strony jest to pierwszy eksperyment po Brexicie, tak, znaczy nie, już w Brexicie kupiłem i na początku w Brexicie przyszło to w moment, nie było żadnych problemów, nie trwało to dłużej, nie kosztowało to więcej. Natomiast później, jak już się zmieniły ceny wysyłki, no to nie bardzo kupowałem. Teraz tam z Wojtkiem żeśmy się zrzucili na coś i kupiliśmy, no i teraz zobaczymy, jak to przyjdzie. Jakiś czas temu już, no i będziemy widzieć. Foundry, chłopaki, tym bardziej, że te chłopaki z Foundry wielkościowo bardzo dobrze pasują do tych Warlordów. Mam tu też jakąś paczkę Steel Fistów. Wyróżniają się tym, że nie mają głów. No ale to piękne figurki są. One są dość duże takie. One są już takie pery, nawet troszkę większe. No nie, takie pery. Ale w każdym razie, między wszystkimi tymi producentami nie ma jakiejś zbyt wielkiej różnicy i to wszystko będzie pasowało dość nieźle. Mam też plastików. Tychże plastików mam jeszcze troszkę od pery. To znaczy widzicie, to są wymieszani na przykład. To zresztą mieli być Szwajcarzy. Ja się zastanawiam, jak ich użyję, bo... I myślę, że ich użyję, bo mamy tutaj, prawda, w tej armii, gdzie ona mi uciekła, przepraszam, patrzę tu w bok, gdzie to jest Konfederacja Szwajcarska, mamy halabardników. No i to niewątpliwie są halabardnicy. No, oni są wszyscy, prawda, w takie narodowe barwy, no, nie było czegoś takiego tak naprawdę. No ale są im, prawda, w ten taki bardzo ze Szwajcarami z tego okresu utożsamiany kolor czerwony i biały. No i są w ten sposób pomalowani, więc myślę, że spokojnie ich użyję. No tym bardziej, że oni są na kwadratowych podstawkach, no, bardzo łatwo ich wystawić, prawda, na tą dwunastkę. To jest dziesiątka bodajże, tak, bo to jest gotowe pod Kings of War, gdzie zresztą walczą i są często wyrzynani. No natomiast no spokojnie mogę ich przestawić na coś, co będzie miało 12 cm, nie ma żadnego problemu, więc myślę, no właśnie mi to przyszło w tym momencie do głowy, że ich użyję. Może nawet fajnie to będzie taki, prawda, właśnie oddział halabardników w tych prawda, szwajcarskich barwach. No tak patrzę, tutaj trochę jest takich szwajcarskich halabard, de facto to tak nie jest dużo, nie? Tak tu trochę jest tych bilów jednak takich angielskich, ale nic to, tam nie widać. Nadadzą się. No i tak, no czyli całą kupę, no tu mam niewiele pomalowane. To znaczy, słuchajcie, jest tak, jeszcze z ciekawości. Mam całą kupę takich panów. Na okrągłych podstawkach, no pomalowanych niestety dość w jedne barwy, to znaczy, prawda, czerwono-zielone, bo to są chłopy z przeznaczeniem do pierwotnie do Age of Sigmar, ale w Age of Sigmar już grać nie będą, bo Games Workshop już dość dawno temu zepsuł reguły, które mi się podobały do wystawienia tej armii. To się nazywali, jak oni się nazywali? Coś tam w każdym razie Of Men. Podobało mi się, tam były takie zasady, że się wystawiało ich razem ze strzelcami i to tak naprawdę trąciło renesansem, jak tym się grało. Nie miałem jakichś strasznych sukcesów z tą armią, ale nie grała ona źle, szczerze powiedziawszy. Udało mi się, że tak powiem, jakieś tam takie sukcesy typu, że z bardzo wysoko stojącymi armiami w mecie tam w którymś momencie udało mi się jakoś tam tak remisować nawet. Bardzo defensywna armia i fajnie się tym dość grało. Znaczy no wiecie, jak pominąć to, że to na takiej podstawce się nie grało, tylko trzeba było przesuwać tych figurek. Ze 120 miałem ich w armii i każdą pojedynczo. No więc może to moje szczęście, że Games Workshop później zepsuł tą armię i ta armia już nie istnieje. Teraz jest to jakieś tam Cities of Sigmar, które mnie w ogóle nie interesują. Jest to jakiś tygiel kulturowy, w którym wszyscy są i w ogóle mi się nie podoba. No i nie ma nic wspólnego z jakimś takim historycznym. Mnie się to podobało, że to było właśnie takie zabawione historyczną formacją to, jak to grało. No więc oni na tej podstawce oczywiście, to jest podstawka hordowa do Kings of War, więc grają w Kings of War.
No więc będą wyglądali bardzo ładnie, jakby ich prawda ścieśnić jeszcze bardziej. No wiadomo, że te 25 zajmują dużo miejsca, no więc tu ich jest no, przepisowo, jeśli chodzi o hordę, jeśli dobrze pamiętam, więc jak ich ścieśnię, to nawet nie będę powiedzmy musiał dodawać nic, tylko zrobię podstawkę i powiedzmy będą. No i myślę, prawda, no trzeba będzie ich przemalować, no bo są tacy dwukolorowi, to już na niektórych podobnych zresztą figurkach takie zabiegi przeprowadzałem. No to też kosznicy, których wyharatałem z okrągłych podstawek, bo ich miałem już za dużo, nawet jeśli chodzi o Kings of War, no i trochę ich kolorowałem, żeby nie byli tacy jednakowi. No i z tymi też by było zrobić, więc mam ich dość sporo, jeśli chodzi, znaczy się, o jeśli chciałbym ich do Impetusa zastosować, bo to takie ze dwie takie zgrzewki, jak ta jedna tu mogę wystawić, tudzież taką zgrzewkę strzelców, tylko że strzelcy są jako, prawda, ten czarny legion zrobiony Landsknechtów, więc to... No ich bym nie chciał przemalowywać i tak samo chłopaki z Zweihanderami są na to zrobieni, więc ich raczej nie będę przemalowywał, a no czarny legion, no nie bardzo, on z Francuzami, więc mi się nie przyda, znaczy przyda mi się w przyszłości, myślę, ale nie w tej chwili. Ale tych panów myślę, że przerobię, tak żeby ciągle mogli hulać w Kings of War, zresztą będą wyglądali fajniej do Kings of War w ten sposób, w jaki właśnie to opisuję. No natomiast tak jak już mówię, ich linie grania w Age of Sigmar raczej dobiegły końca. I co, z ciekawostek coś wam jeszcze chciałem pokazać. Miałem tu takie coś. Nie wiem, gdzie to dałem. No nie, to są już główki, które żeśmy oglądali. Tutaj są ci Szwajcarzy, prawda, których jest plastikowy. Te główki z tymi pióropuszami też dość fajnie pasują do tych, prawda, warlordowych chłopów. To znaczy, to jest tak, główka metalowa jest Pery, jak widzicie, ta szwajcarska taka. Korpusik jest od warlordowego Landsknechta, czy tam proglorio, nie wiem, to już jest warlordowy. A rączki są znowu od Pery, od któregoś zresztą z takich halabardzistów, prawda? Żeby on mógł pikę trzymać pod takim kątem, prawda, no, niżej. No i to bardzo fajnie wychodzi. Znaczy zakładam, że bardzo fajnie, jak pomaluję, to będzie dokładnie widać, ale bardzo fajnie, potencjalnie. Ale nie to miałem na myśli. Gdzieś tu miałem... Nie, tu jest więcej Landsknechtów i Szwajcarów. No to już... Okej. A tu ciekawostka, no czekajcie. No tu kiedyś przerabiałem, zanim miałem, prawda, ja bardzo chcę mieć i muszę mieć i nie podaruję tego. Niekoniecznie, nie wiem, czy się do Impetusa nada, natomiast do tej gry, o której na razie niewiele mówię, a którą chcę grać, renesansowej, koniecznie chcę mieć oddział, prawda, z pikami w ten sposób położonymi. No i zanim miałem tych foundry, prawda, metalowych, zdobyłem gdzieś na eBayu ich całkiem kilku, znaczy zdobyłem, nie trzeba zdobywać, można kupić foundry, ale no zdobyłem ich po okazjonalnej cenie trochę. To starałem się, prawda, przerobić. To jest plastikowy normalnie Warlord i chciałem zobaczyć, czy da się z tego zrobić, prawda, no typa z położoną piką, bo Progloria miała takich podobnych, a przynajmniej nie pamiętam, czy były te, czy w projektach byli tacy z tymi pikami już, prawda, do ataku. Na pewno były takie plastiki, prawda, z tymi pikami już pod kątami innymi niż tylko te, które są dostępne w plastikach, a w plastikach no dostępne są tylko chopy z tymi maszerujące, prawda, z pikami na ramieniu, nazwijmy to umownie. No więc tu pokombinowałem. Rączkę, prawda, jedną przyciąłem pod tam jakimś kątem. Druga rączka to jest, bo jak się robi, prawda, jak się robi oddziały strzelające, ten tam Missile Weapons Landsknecht, czy jak ten zestaw plastikowy się nazywa, to, prawda, są takie rączki, które trzymają ten arkebus czy kuszę. I no ja tu dorobiłem dłoń z Greenstaffu, tragiczną, no, ale nie widać, jest taka tragiczna. I muszę przyznać, że to całkiem skuteczny typ powstał. No tak właśnie porównując go, prawda, z tym metalowym Foundry, no to jest prawie identyczna poza. Na początku nie chciałem ich użyć za bardzo, trochę krótkie te piki swoją drogą są, ale whatever, myślę, że to użyję. Tych dwóch takich zrobiłem, bo to tak miało być na próbę i skoro ich już zrobiłem, to myślę, że ich użyję. Ciągle nie to miałem na myśli. A, to tu było. I Szwajcarów, o,
Kupiłem od Perych, prawda, ten taki zestaw. Czekajcie, go tu trochę wyjmę, może mi się udało wam pokazać. Z misiem. Prawda, miś. Tudzież, prawda, dymiące wrogi Szwajcarii. Jeśli chodzi o te rogi i dmuchanie wrogi jako instrumenty, to było tylko zarezerwowane dla niektórych kantonów. Takich, nie pamiętam już dla których. W tym momencie nie będę próbował wymieniać, bo po prostu nie pamiętam. Miś był na sztandarze czasem, czego niektórych, prawda, z kantonów. No i to jest taki, prawda, zestaw. Chłopaki, przesuńcie się. Chłopak z misiem. To jest jakoś historycznie, nie pamiętam, czy to jest gdzieś z jakiegoś obrazu, czy gdzieś to było potwierdzone historycznie. Tam tu ma nóżki zwichrowane. W każdym razie jakoś tego typa trzeba przestawić tu. I tu są chłopaki z rogami. Jeden jest tutaj w tym takim stroju diabła, że tak powiem. I tego szukałem, bo to tak bardzo średniowieczem trąci. Natomiast znalazłem to w jakichś takich materiałach, na jakichś rycinach takich z okresu bodajże, drzeworytach, że dokładnie, znaczy z okresu w sensie już w XVI wieku, że dokładnie typ z rogiem, prawda, ubrany w ten śmieszny strój z tymi rogami. Także myślę, że go na pewno użyję. Nie wiem, co z tego zrobię. Jakąś może podstawkę dowodzenia, może generała. W sumie no ja wiem, że w Impetusie nie ma generała, ale to kto by się takimi szczegółami przejmował. Podstawkę z generałem zawsze można mieć, którą tam przystawiasz do oddziału i wiadomo, że ten generał jest akurat w tym oddziale. No nie wiem, na pewno coś z tym zrobię i jakoś to wystawię w szeregach tam, bo mi się to bardzo podoba. Jest bardzo klimatyczne, no i przede wszystkim jest takie mocno szwajcarskie, więc musi się pojawić, słuchajcie. No i co? No i to tyle. Słuchajcie, mnie się strasznie renesans podoba. Podoba mi się wojny włoskie, bardzo lubię. Jeśli można powiedzieć, że ktoś lubi wojny, no ale wiecie, o co mi chodzi. Z malowaniem, no tak jak już mówiłem, no tu jest, znaczy to jest problem. Z tego to też wyczytałem, bo wszyscy, prawda, mają te kurde sprzęty do wypatroszenia kotów. Katzelberger, miecze przez Landsknechtów, ale to z kolei wyczytałem, że ta broń się przyjęła później u Szwajcarów, bo no to była dobra broń i Szwajcarzy też ją zaczęli nosić, tak? Czyli ci, którzy ich skopiowali, później zostali sami skopiowani. Więc tym bym się nie przejmował. Zresztą, no, tak jak mówię, wymieszam to z typami, które będą uzbrojone, no, właśnie tak jak ten pan tutaj, po prostu w miecze, i myślę, że będzie naprawdę, naprawdę spoko. No i szczerze wam powiedziawszy, jeżeli kiedyś będę chciał użyć tego oddziału jako Landsknechtów, to ich użyję. Nie wiem, jak z chorągwiami zrobię jeszcze, no bo to jak powiedzmy już, jak chciałbym mieć jakieś chorągwie. Prawda, Uri, fajne, Lucerna, no fajne. Chciałbym mieć te chorągwie i tu się zastanawiam, co zrobić w tym temacie, jak to zrobić, żeby one były wymieniane, być może zrobić... Znaczy, no tam powiedzmy, że przy dwóch podstawkach to nie bardzo jak można zrobić podstawkę tylko, prawda, ze sztandarem. Ale być może, prawda, tak jako że będę miał trochę miejsca, bo, no, znaczy tak, teraz tak ustałem poglądowo, w sensie, że szerokość jednej z podstawek będzie taka jak szerokość tych trzech typów, tych trzech małych podstawek, no natomiast powiedzmy, że jedna będzie pusta w jakimś tam sensie, nie? Znaczy jak na niej nic nie umieszczę, to ona będzie miejscem pustym, więc mogę zrobić podstawkę ze sztandarem z tyłu, na przykład otoczone ją tam powiedzmy jakimiś dwoma typami z halabardami, bo tak to podobno było. Sztandary de facto były w środku i były właśnie otoczone przez halabardzistów, natomiast no dobra, będzie z tyłu. Zresztą muszę wam powiedzieć, że wszystkie te gry, które te czworoboki pikinierów umieszczają, renesansowych, niestety nawet prawda, Furioso, które chce grać, też te oddziały robi nie w takim kształcie, jakie one powinny być. To tam Mateo też nadmieniał, że tak naprawdę czworoboki nie były czworobokami, tylko właśnie powiedzmy wyglądały mniej więcej tak. Znaczy wiadomo, że więcej luda było, ale to były raczej prostokąty. One były dłuższe, nie, niż front był mniejszy, prawda, niż długość tego. Niż długość całego czworoboku, tak umownie zwanym. No więc tak jak mówię, nawet Furioso, które tam dość, że tak powiem, wydaje mi się, że fajne zasady, jeśli chodzi o renesans, też, prawda, budują raczej, że to jest takie szeroki front, a krótki oddział. Dobrze, ale o Furioso to kiedy indziej wam opowiem, jak już zacznę się zarobienie oddziałów, bo tam też jest co opowiadać. Myślę, że modelarsko też was zainteresuje, jak wymyśliliśmy, że nasze czworoboki, nazwijmy to ciągle jednak,
Pikniru będą wyglądały. Na razie głównie zajmujemy się Impetusem. Także no, prawda, będą to w sumie dwie podstawki, składały się na jeden oddział pikinierów i jakieś dodatki, tak jak mówię. To, co Wam powiedziałem o flagach, w tym momencie o sztandarach dosłownie wymyśliłem. Także myślę, że to jest jakiś pomysł, żeby z tyłu umieścić typa, dwóch halabardzistów i jakiś przynajmniej jeden sztandar. No i to będzie, no nie wiem, no i to będzie fajne, to na pewno. Zamiennie, może nie każdy oddział musi mieć sztandar, mogę z przodu, prawda, zrobić miejsce i wsadzić tu jakiegoś, prawda, doppelsoldnera. Doppelsoldnera, powiedzmy, maszerującego, w sensie, że albo z halabardą, czy z mieczem dwuręcznym jakiegoś, prawda, Szwajcara. No i tak, takie są plany, prawda, względem piechoty. No nie będę się tu już rozdrabniał w tym momencie na arkebuzerów, no mam tych figurek masę, tych strzelających. Arkebuzerów, którzy też, prawda, biegali w Age of Sigmar i biegają w Kings of War, więc zostaną przerobieni tak, żeby pasowali do Kings of War i do Impetusa. No i być może też do Furiozo. Ale co na pewno jeszcze będzie chciał, bo tutaj oczywiście to są do zbrojni mediolańscy, czyli tak naprawdę rycerze. Mojemu rycerzowi widzę, że przytrafiła się jakaś rzecz. No, myślę, że przytrafił się mój kot. Bardzo niepocieszony właśnie jestem, zauważyłem, że ma złamaną kopię. Znaczy to jest taki rycerz, w sensie to jest Perry, a ja go znowu urenesensawiałem. To znaczy jedyny renesansowe rzeczy, jakie mu dorobiłem, to ta prawda taka charakterystyczna spódniczka. I to zrobiłem z Greenstaffu, koszmarnie mi to wyszło. W sensie rzeźba, natomiast jak wziąłem to i pomalowałem, to jestem zdania, że wygląda całkiem nieźle i myślę, że zrobię sobie właśnie z tych perych rycerzy takich renesansowych, włoskich, pióropusze, no parę hełmów się z pióropuszami tam przydarza w tym zestawie perych do tych rycerzy, prawda, z końca XV wieku. I tak, no to opancerzenie jest jak najbardziej adekwatne, no natomiast jestem bardzo niepocieszony, że ten chłopak ma złamaną kopię, no i co teraz? Nie wiem, może znajdę ten kawałek, to przykleję. W każdym razie, takich typów paru dorobię, nie wiem, ile ich tu, ciągle nie jestem pewien, jak ich będę podstawowkował i jak będą wyglądali na trejach. No w każdym razie tych rycerzy mediolańskich będę chciał sobie dorobić, bo to właśnie interesuje mnie ta armia Szwajcarów właśnie z tego okresu, kiedy oni wpadli przez chwilę na pomysł, że oni ekspansję zrobią i tam, prawda, wleźli do północnych Włoch, bili Francuzów, no ale później zrezygnowali w zasadzie z tego pomysłu. I to będę potrzebował, bo będę potrzebował jeszcze konnych kuszników, w sensie jako opcję, jeżeli będę coś chciał zastąpić i to nie ma problemu. To się zrobi z tej lekkiej kawalerii perych i prawda, ręce z kuszami pod dostatkiem mam, to się pokombinuje i tutaj spokojnie i natomiast jeszcze potrzebuję artylerię i to tą średnią, no i tu będę musiał coś dokupić, ale to chętnie, lubię armaty. No mam te armaty, prawda, Games Workshopowe, które używam do Kings of War, ale to sobie daruję, one zostaną do Kings of War, dorobię jakąś taką fajną, ładną, jak widzieliście, jak Mateo pokazywał, to też od razu mnie się takie rzeczy marzy, żeby to no 12 cm na jedną armatę, wiadomo, że można umieścić więcej na tych 12 cm, ale myślę, że jedną fajnie właśnie tak zrobioną stanowisko artyleryjskie, nazwijmy to, będzie super. No i taka jeszcze ciekawostka, słuchajcie, którą zauważyłem, jeśli chodzi o armię szwajcarską w Impetusie. Oczywiście nie przeczytałem wszystkich tych rozpisek do wszystkich armii, które tu są, ale z tych, które przeczytałem, mam na myśli nie tylko renesans, prawda, bo patrzyłem tam oczywiście na starożytność i tak dalej, to Szwajcarzy są jedyną armią, jaką na razie zauważyłem, która ma jakąś regułę specjalną. A tą regułą jest mianowicie to, że pikinierzy i halabardnicy mają zwiększoną szybkość szarży do 3H, co jest niebagatelną rzeczą. No i jest to jakieś oddanie historyczne tego, że no podobno Szwajcarzy, prawda, pikinierskie, te czworoboki, ciągle je tak nazywajmy, no szarżowały z dużą prędkością. Oczywiście nie należy tego rozumieć, że oni biegli z tymi pikami, tylko chodzi o to, że oni szli 3 dni przez góry od siebie, przychodzili na pole bitwy, wszyscy myśleli, że będzie relaks i bitwę to może jutro, a oni z marszu, przepraszam, prawda, brali i wbijali się w czworoboki, prawda, w te swoje echelony i nacierali od razu. Zdecydowanie, prawda, ostrzał ich średnio powstrzymywał, nawet jak trupem gęsto padali, to szli do przodu. Fascynująca armia. No więc stąd wynika to, że oni są szybsi niż zwykła piechota.
No i słuchajcie, myślę, że to już będzie na tyle tego mojego opowiadania o tych różnych armiach i bredzenia troszkę o historii. Słuchajcie, bardzo jestem ciekaw, czy coś takiego w ogóle wam przypada do gustu. To jest takie coś, co tak naprawdę, tak jak to robi Mateo, wypadałoby robić na żywo. I być może kiedyś będę to robił, no ale póki co, powiedzmy, że mam na razie jakiś taki inny milestone w głowie, który chciałbym osiągnąć, zanim zacznę robić, że tak to nazwę, nowe rzeczy. Powiedzcie mi, czy coś takiego w takiej formie nie na żywo, wam się podoba, no bo tak myślałem sobie tak naprawdę zacząć robić takie materiały, jak będę robił tą moją, prawda, renesansową armię. I pokazywać wam, co tam kombinuję, bo tak jak mówię, tam modelarsko to będzie, nie wiem, czy wyzwanie, nie tyle wyzwanie, co będzie to dość ciekawe, to będą takie mini diety, tak naprawdę te oddziały w pewnym sensie, więc powinno to wyglądać fajnie, no w każdym razie plany mamy bardzo ambitne na to. No więc tak jak mówię, dajcie znać, czy takie coś wam się podoba, takie moje ględzenie o czymś tam i przy okazji jakieś figurkowanie, no tym razem nic nie składałem, nic nie robiłem, tylko jakąś taką inwentaryzację, więc być może takie, powiedzmy, że jak będę składał de facto jakąś armię i coś tam się przymierzał do jakiegoś robienia na podstawkach, jak ma wyglądać, jak to ułożyć i tak dalej, może będzie to interesujące bardziej, coś tam zawsze mogę pobredzić o historii do was. No i ciekaw jestem, jak już powiedziałem trzy razy, czy jest to coś, co by was interesowało, także dajcie znać w komentarzach. I no tak, tak jak już mówiłem, to już wszystko, jeżeli wam się podobało, no to rozważcie bardzo, czy aby nie zasubskrybować mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. A jak wam się nie podobało, no to już bardzo dziękuję, że wysłuchaliście aż dotąd. No a teraz już żegnam się z wami i do następnego razu, hej!